Druhni i druhowie, witam bardzo serdecznie w centrum Muzeum Iluchy Hacewskiego w Forcie Łapianka. Historyczne wydarzenie, po raz pierwszy konferencja hacewska na terenie tego obiektu, który już w przyszłym roku będzie wyposażony w wystawę Muzeum o historii harcerstwa. Witam na konferencji hacmistrzowskiej Rozwój Instruktorski. Mam nadzieję, że wymiana doświadczeń podczas tej konferencji zaowocuje w przyszłości dla wszystkich instruktorów biorących udział w tej konferencji. W dniu dzisiejszym odbywa się konferencja harcmistrzowska zorganizowana przez Chorągiew Krakowską wspólnie z zespołem kadry kształcącej tej chorągwi. Tematem konferencji jest wspieranie w rozwoju. Na konferencję przyjechało ponad 30 uczestników, którzy pracują dzisiaj w dwóch grupach tematycznych oraz odbywa się też część plenarna, w trakcie której różnorodni prowadzący będą przedstawiać tematy związane z głównym tematem naszej konferencji, czyli wspieraniem harcmistrzów w rozwoju. Niezmiernie miło przybyć na konferencję harcmistrzowską na zaproszenie Chorągwi Krakowskiej, na której miałam przyjemność poruszyć temat wspierania w rozwoju drugiego człowieka, kadry ZHP, gdzie zwróciłam szczególną uwagę na prawdziwe i szczere podejście drugiego człowieka, pełną taką ciekawością, kim jest druga osoba, co chce nam przekazać i jaki ma pomysł na siebie, jednocześnie pokazując, jak możemy szczerze, w pełni szacunku i życzliwości towarzyszyć mu w tej podróży. Ja miałem przyjemność prowadzić warsztat, który dotyczył tego, w jaki sposób harcmistrzynie, harcmistrzowie mogą planować swój rozwój w drodze do mistrzostwa, godząc jednocześnie pełnienie wielu ról społecznych. Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy mamy tą służbę pełnić? I tutaj widzę obszar do harcmistrzowskiej aktywności, żeby sprostać tej sytuacji i pomagać innym, żeby oni także sprostali tej służbie. A ona będzie coraz trudniejsza w tej chwili.